Witam wszystkich, z tej strony Piotrek, SAP Team Polska. Kolejne nagranie, czwarte już, tak? Ze mną tak jest właśnie. Wącon, Piotrek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Oraz Weronika. Witam. I zaczynamy. Ekran ładowania pełen napięcia. Dokładnie tak. 9.58. Spodziewałbym się ładniejszych aut po tych czasów. W sumie racja. A nie jak jedna wielka przewrócona lodówka na półkach. Widziałeś najnowszą Teslę? A jeszcze nie widziałem, ale chyba nie chcę widzieć. No dobra, i Piotrek ma swój... Rozejrzyj się, okej. I ty mi, Piotrek, chcesz powiedzieć, że taką chatę miałeś cały czas, a nigdy imprezy nie zrobiłeś? Dostał tą paczkę. Okay. Obstawiam, że jakby była impreza, to na schodach by już leżał jeden trup. Tam na kanapie by leżał drugi. Tam, Piotrek, to ten człowiek, co jakby imprezę robił, to by wszystko najpierw w folię bąbelkową zapakował. Pokaż to, co było obok jeszcze. Tam są drzwi. Masz iść na górę, bądź nie, drzwiami. Jeszcze obok drzwi coś jest chyba. A nie, dobra, drzwi. No to dawaj do drzwi najpierw. A nie, jest ptaszek, można ptaszka wypuścić. No właśnie. Chcesz go wypuścić? Tak, wypuść. To są kluce z takich ptaszków. Ojapi. No to grubo. Ej, ale zobaczcie, plusy są z takich ptaszków. Nigdzie cię nie uświli, nie trzeba karmić. W sumie. I ładnie brzmi, tam gadają. Jak ucieknie, to mu tylko Wi-Fi wyłączasz. Weź jeszcze, przejdź do tego pokoju dalej. Okej, idę do pokoju. I rozejrzeć się? No, pokaż, co tu jest. To. Tu jest książka, tam jakiś globus, pianino i tu wszystko. Po kolei, okej. Po co szanować czas widza? szybkie przejrzenie, czy opuszczamy? Weź szybkie przejrzenie, jakby. Potem było, się spauzuje najwyżej nagranie. Kto będzie chciał czytać po prostu. Odpowiedzi na pytanie. Dalej, co tam mamy? A, już koniec. No ty. Co poczytałeś? O, nie ma co przedłużać. Kto będzie chciał, to sobie przeżyć. Zajebiste, nie? Format tableta. Ja bym chciał coś takiego. Globus, pianino, czy idziemy na górę? Dawaj globus. Okej. Okay. Ja to działa. W ogóle ten model jest zły. Dlaczego tu jest okrągły? Przecież od dawna już powinien wiedzieć, że Ziemia jest płaska. No. Oczywiście, że Ziemia jest płaska. No, miałem takiego wujka, tylko raz popłynął za daleko i wiesz. I wypadł, ojoj. No bo. Pyszna żyrafa. Kto trzyma w domu żyrafę? Ciekawe, czy sztuczna wypchnąć. Bogacze. Co gra gracz? Pianino. Ta, dawaj. Ej, ale robot, który tworzyłby coś? To by nie było takie słone. Nawet nieźle. Tam jeszcze pokoik chyba ci się otworzył kolejny. No. To idziemy. Biurko, drugie biurko, stół, jakiś drugi stół. No to dawaj to po lewej na początku. Okej. Okay. Te dwa. A, w sumie mogłem się zapytać, czy chcesz uporządkować. Tak, jasne. Czyli ty jesteś takim graczem, co można zrobić, to zrobię. Tak. Choćby to było wszystko bez sensu. Wszystko musi być zrobione. Okej. Okay. No to dzisiaj macie trochę przerwy, panowie. Jakiś fajny warsztat. I panie. Dalej chcesz uporządkowywać? Dokończyć to? Oczywiście, że tak. Dawaj. Najwyżej będą ten... jakieś objawy od tego właściciela robota. Markusa, tak? To jest Markus, tak. Mhm. Coś jeszcze? A po lewej jeszcze chyba? Czyli... Patrzę. Tu jest no jeszcze... Jest. A, dwa jeszcze. Jak zwykle, jestem od sprzątania.
Jak zawsze. Jedyna słuszna osoba. No tak, w domu nie muszę sprzątać, to wiesz, to będę w grzech, chociaż se sprzątał. O, no właśnie. Rak mnie ciekawi, w tej pracowni są szyby? No, to są chyba szyby. Tak, to są szyby. Ja tak, zawsze tak wyobrażam taką pracownię na świeżym powietrzu, bez żadnych szyb w ogóle. No nie, no przecież to... Obecne sprzątanie w zimie. Właśnie są specjalnie takie szyby, żeby to ci ani nie padało, ani ten, ale z naturą kontakt dalej masz. Ja się no jeszcze założę, że pewnie je można podnieść jakoś. Pewnie jakoś opuścić. To podejść jeszcze do tych okien, chcecie podejść? A jak, i których okien? A, że tych na zewnątrz. No, czy dalej? Nie, ten... lewa, no dobra. Chyba nie. Dobra. Może później jeszcze będzie możliwość, bo nie wierzę, że taki duży dom. Jeszcze tu no masz tylko telewizor, no a tam chyba nic ciekawego, nie wiem, czy nie, będzie. To nic ciekawego, to idź na ten. Tu można po co tak wejść, ciekawe? Nie, nie. Oj, to po co są te schody? Nie, są zablokowane. Po co one tu są? Wiesz co, one, tam na górze jest chyba jakaś mała biblioteczka. Nic do tego. Coś ale... po lewej chyba było? Weź się. Było coś po lewej. Było. Ten obraz. Po prawej teraz. Możesz kliknąć. Tak, mogę kliknąć. Bardzo ładny obraz. Piękny. Czyli co, jakiś bogaty... No ba, jak mnie podziwiam. No ba. No ja żyję, żyję. No to... Ja, no ja się cały czas odzywam. Tak. Ale fajny jelon. Zarąbiste. Jemu coś dupy a nie, to listek jest dobry. Myślałem, że coś mi tylko wychodzi. Tak, ponieważ każdy w domu by chciał mieć takiego kozła, który strał. No. Tak, to jest bardzo dobry plan. W ogóle w lewo, w prawo? W lewo. Prosto. W lewo, okej. Na główkę. Na główkę. Da się... Nie da się skakać w ogóle, co to za gra, że skakać się nie da. Ej, to może jakimś innym klawiszem jest ten skakanie. Co tam było? Ale też cztery. A, czyli... O co jest zasłony, do... tak. No to dawaj, zajmijmy się. Stawaj, tępy dzido. Nie ma spania. Nie, najgorszy przeciwnik gracza. Dzień dobry. Światło. Światło. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. 10 rano, to wcześniej jest. 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Ja bym nie wytrzymał z takim robotem w domu, muszę naprawdę. Wstaję rano, a ten mi mówi o wszystkim. O, fakt, zapomniałem. Tak. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? No, podaj mu telefon. Cię nigdy nie zapominasz. Dobra, i leki podajemy, tak? Czy zostawiamy dziada, nie jak umiera? Nie, no podaj. Ale jesteś. Wydaje się spoko gość. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Pewnie kojarzycie to. No. Nie rób sobie tatuaży, weź jak to będzie wyglądało na starość. Człowiek to delikatna maszyna. Nie wiem co mu dajesz, ale zaraz tak podskoczę, że o. Się psuje. Tak wiele wysiłku. Działała. Hej. Co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Będę miał dziada? Dawaj, ja chcę to zobaczyć. Co z nim można zrobić. Ciekawe, czy można go utopić w wannie. A może to jego co? Możesz teraz rzucić na dół? I patrz, przez próg go przeniosłeś, Piotrek, to z tego coś wyjdzie. On tak teraz przez okno leci na dół tylko.
O Jezu, co za kot. Nie, no on jest piękny. Ja no, budzisz się w nocy i coś takiego widzisz. Żyć nie umierać. Nie, no, dokładnie. Z tego kościa. To fakt, to, też mi się te obrazy w sumie podobają, nie? Ładne są. Szczególnie ten właśnie przy kominku jest zajebisty, podoba tak, mi się. Tak, on jest najlepszy. Mamy jak na razie. Coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy. Nie wiem, kojarzy mi się z grą Rage. Wywieźmy go gdzieś. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o w ogóle, gdzie mam z nim jechać? Okay. Coś jeszcze? Jedź tam prosto. Okej. Okay. Tylko listy od fanów. Już im znajdź jakąś rampę, a resztę sobie dopowiedz. Nie chciałbym powiedzieć, że jakiś przypadek. Nie można? Nie można. A nie można, dobra, to jedź... rzucić. Ej, chwila, tam są schody. Jedź do... albo jedź jak chcesz, nie, nie do tych schodów i zobacz, czy możesz spuścić. Okej, okay, ale widziałeś, że tam był taki montaż do spuszczania wózka? Nie. Jak będzie możliwość spuszczenia, spuszczaj. Okej. Okay. Byłbym wdzięczny, mogąc się... Żartuję. Ej, czekaj, gościu, teraz się pewnie sporo zastanawia, nie? Dlaczego krążę tak bez sensu? Ej, czy ty łotowałeś się, czy... Czekaj, bo nie, to było... Ja, to jest tego sypiania. Dobra. Teraz kółko tyłem. Jedź dalej. Ja się zastanawiam, że to dziadek sobie tak myśli, trzeba było zainstalować Windows. Ej, zróbmy jeszcze te 3 kółeczka, nie? Baza wirusów została zaktualizowana. Ale poważnie, jest robot, a wózek trzeba pchać? Nie ma elektrycznego? O, oh, wow. Ma od tego androida. W sumie? Dobra, idź za nim. Mam go śledzić, nie ma problemu. Brzmi jak plan. Brzmi jak plan. Można z nim zrobić, co chcemy. Jest bezbronny. Piotrek, nie podsuwaj takich głupich myśli. Zawieź go tam na podwórek, gdzie były małe ten obrazy. Okej. Okay. A on to do łazienki... A nie, bo łazience już był chyba, nie? Umieram z głodu. A. No chyba nie z głodu. Weź go najpierw zawieź tam do stołu. Mimo wszystko. Do stołu, czy...? A, tak, do stołu. Tam okay. Jest Karola stołu jeden. Dobra. Jeszcze przyznam się, sterowanie jest dziwne w tej grze. Ale dobra, działa. No bo jest odwrócone sterowanie, ja klikam teraz w, żeby cofać. Byłbym wdzięczny, mogąc jeść śniadanie przed południem. A, już ma ludzi. Już ma ludzi. Za długo. No bo starsi ludzie muszą sobie pomarudzić. Tyle chodzenia, jakbyś go z góry zrzucił, to już byś na dole. Tam musisz chyba od firanki. Od okna? Tak. No spróbujemy. Tam jest więcej wolnego miejsca. Kuźwa, nie potrafię tym sterować. Dawaj, weź robisz masterchefa. Okej. Okay. A to jest kuchnia? Jest, ja jestem w kuchni. Ja, jest w kuchni. A nie masz słynnej zupy? No niestety, tylko mam jedną opcję. Ej, podaj mi kwiatka, nie? O, kwiatka na jest śniadanie. Jedz póki możesz. Jedz póki możesz, ja tej okazji nie dostałem. Mogłaby być jakaś tutaj... Wybór, nie? Co mu dać, albo się podoba, albo czy nie tak, podoba? Tak, co można mu podać? Ej, podajemy mu, czy tak będziemy stać nad głową mu i go wkurwiać? Nie, podaj. Niech ma staruszkę. Weźcie, wyobraźcie co takiego androida, tak stoi z żarciem i takie, no chcesz jedzonko, no chcesz, no wstań po to jedzonko. Albo ten, albo nie, inaczej, stoisz nad stołem, masz zamiar już podać i system wymaga restartu, aktualizacja. Dziękuję, Markus. Ale po 2 godzinach, że system, że baza wirusu została zaktualizowana, co? Jak i na cały głos, nie? Tak, albo jeśli chcesz, żeby twój android zrobił ci jedzenie, musisz kupić wersję z kucharzeniem. No tak, no jest ta opcja przecież.
On ma wszystkie opcje wykupione. No domyślam się, przy takiej chałupie. Znajdź sobie coś do roboty. Brzmi ciekawie. Dobra, zobaczę. A, czyli tu byłby pewnie ten czas na zwiedzenie. A są kolejne dwa. Weź podejść do okna najpierw. Dobra. Gazetka już była. Czyli to trzeba było później. Dobra, trudno. Szachy? Damy radę. Ale ładne pytanie, szachy. No, ładne. Co to zagrać szachy? Dawaj. Tylko z kim się zagra? Usiądź, dobra. Nie, no pewnie ruch, pewnie raz na jakiś czas podchodzą, jeden ruch wykonują. Aha! A dobra, myślałem, że on gra, rozkłada tylko. Dobra, tylko ja nie umiem szachy grać. Dobra, pytanie tak, jak umiesz. Wygraj. Za późno. Ale to nasz... Więc klikłem. No wiem. Bardzo szybko. Kompletna porażka. Widać, zwykły starzec nie może mierzyć się z maszyną. Dwa. Ja przepraszam cię, Karl. Myślałem, że... Nie przepraszaj. Postąpiłeś słusznie. Wolę upokorzenie od litości. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić. Dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Tylko mnie zastanawia, dlaczego u tego dziadka służy czarna osoba. O Jezus. O Boże! Ja nie wiem, czy to, ale no to takie trochę... O dziadku zapomniałem. Spoko, tylko pytanie, czy ktoś jeszcze zapłaci po mieszkaniu, czy wziąć go? Weź go. Okej, to bierzemy. Chcę sobie zrobić żart, to mu kiedyś kółko odkręcić dno. Dobra, jadę do pracowni chyba, nie? Bo nie ma co przedłużyć. Kuźwa, znowu sterowanie! Pod żyrafą, panie. Pod żyrafą. Nie, teraz klikasz... Weź S. Teraz D. D trzymasz. Próbuję to ogarnąć. No nie, takie proste umieszczenie. Driftuję wózkiem. W. Wyjechałeś. Dobra, bo musiałem się zastanowić, co klikam, nie? Nie możesz pada sobie podpiąć? No właśnie nie, bo muszę mieć gadanie na przycisk odpalone. Dobra, podjedź kawałek dalej, może powie coś. O. A, czyli do pracowni, gościu. Ej, przepraszam, ten gościu nie pracuje na etat, wstaje o 10, ale od razu po śniadaniu bierze się za robotę? Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Mam to zrobić? Dawaj. Tak, ja chcę zobaczyć ten obraz. No, to może być konkretne. Aha, to jest jakaś twarz, bo tam noc jest po prawej, usta widzę. Tak, tam jest twarz. A, mamy poczekać. Ten obraz jest taki... A, i pewnie teraz powinniśmy sprzątać normalnie. Dobra, trudno. Taki jak samicny. To można iść tam na zewnątrz zobaczyć, czy coś jeszcze, bo tam pokoju tam były jeszcze dwie interakcje. No dobra, to pójdź tam. Dobra. A weź jeszcze podejdź do niego na chwilę. Dobra, nie ma. Ale chyba cię gra nie wypuści. Być. Tak, już gra nie wypuszcza. No. Podejdź jeszcze bliżej. O. Nie, tylko takie. I tak za nogę pociągnij. Klapki mu weź, o. Jezus. Teoretycznie teraz tego robota przejmujesz, na którym siedzi. Odłączasz te kółka i jedziesz gdzie chcesz. Dokładnie. Ciekawie wygląda. No, aczkolwiek ten wstyka... No tak. Tego, jeśli miałbym wybrać na przykład takiej kolorystyce, bym brał osobiście do mieszkania, nie? Co o tym myślisz, Markus? Jeden. Tak, ma coś w sobie, prawda? Nie mogę tego zdefiniować.
Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. No panowie, 2021, homoseksualiści, a nie? Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Pójdź w wodze fantazji. Nie krępuj się. Dawaj. Okej. Chcecie zobaczyć, co namaluje Piotrek? Zapraszamy w następnym odcinku. Żegnam się z wami, Sat Team Polska. Był ze mną Wocą, Piotrek i Weronika. Hejo.